pytacie, jak wygląda sytuacja pożarowa na Teneryfie, postanowiłam pojechać kawałek samochodem na północ i przekonać się na własne oczy, dlatego że z tego miejsca, gdzie ja mieszkam, to też tak dokładnie nie widać, jak to się pali. Ja widzę tylko dym. A tutaj jesteśmy w miejscowości Santa Ursula, która jest przed kurortem La Orotava i Puerto de la Cruz na północy wyspy. No i widać, że ponad miejscowością pali się, no i ogień niestety jest już dosyć blisko miejscowości. Nadal wszyscy mamy wrażenie, że wszystkie kurorty przy morzu, przy linii brzegowej nie będą zagrożone. Na obu lotniskach loty nadal odbywają się planowo. Jeśli już tutaj przyjedziecie w planowane miejsce pobytu na Teneryfie, no to z takich największych na pewno minusów obecnie, no to jest wszechobecny dym na niebie, a tutaj blisko pożarów, czyli na północy, no to też jest w powietrzu popiół i na pewno może to bardzo zakłócić wasz pobyt w hotelu, no ale na sytuację obecną nic nie da się z tym zrobić. Służby cały czas próbują to gasić. Obecnie działa 400 pojazdów, które gaszą to w lesie, oraz około 25 samolotów, tych, które zasysają wodę bezpośrednio z oceanu, jak również helikoptery, które mają przyczepioną taką kulę z wodą. Na pewno nie jest to nic miłego i przyjemnego. Wszyscy w jakimś tam stopniu jesteśmy wystraszeni tym, co tutaj się dzieje. I wiem, że z perspektywy turysty, no to może to być jeszcze gorsza sytuacja, dlatego że wasz urlop w większej albo mniejszej mierze będzie zagrożony, ale póki co myślę, że i tak nie ma potrzeby odwoływania przyjazdów na Teneryfę. To wszystko pali się w lesie, w górach. Natomiast we wszystkich kurortach na południu wyspy, czyli Los Cristianos, Las Americas i Costa Adeje, tam jest na pewno dym znacznie mniej widoczny, jest bardziej bezpiecznie, bardziej komfortowo. Myślę, że spokojnie tam na plaży można się wylegiwać, także nawet jeśli macie hotel tutaj na północy gdzieś, no to warto rozważyć opcję, żeby przedostać się na południe wyspy i tam po prostu urlopować, bo wtedy będziecie znacznie dalej od tego pożaru. I wszystkie drogi do Parku Krajobrazowego Wulkanu Teide są całkowicie zamknięte już od wtorku, odkąd zaczął się ten pożar. No, oczywiście, tak jak sytuacja wskazuje, jest całkowity zakaz wstępu do jakichkolwiek gór w ogóle w stronę pożarów. Zakaz tutaj wchodzenia po niektórych partiach gór był od maja i surowy zakaz, wiadomo, też rozpraszania jakiegokolwiek ognia w lasach. Niestety ktoś się nie posłuchał i podobno to było celowe podpalenie i to w kilku miejscach jednocześnie. Dlatego w tym momencie jest to największy pożar w historii Teneryfy.